wystąpiły każdy 5. Na początek, zanim stwierdzę otwarcie forum, informacja, tych, którzy nie wiedzą, prośba do tych, którzy są władni w tym zadziałać. Jak Państwo widzicie, mamy opóźnienie pół godziny. Jest to spowodowane, jak każde właściwie opóźnienie, które wynika w rozpoczęciu naszej sesji, faktem, że do przewodniczącego projekty uchwał wpływają w ostatniej chwili, to jest tuż przed sesją. Każdy projekt uchwały musi zostać zaopiniowany przez zarząd. Zarząd nie może go zaopiniować, dopóki nie otrzyma projekt uchwały. Następnie pan, który obsługuje naszą radę, musi te wszystkie projekty skserować, a jest nas aż 21. W związku z tym już w 10 projektach jest to 210 kserokopii. Gorąca prośba do przewodniczących o dostarczanie tych projektów przynajmniej wtedy, kiedy zaczyna się posiedzenie zarządu, a dużo lepiej byłoby, gdyby przynajmniej te komisje, które przygotowują jakieś projekty uchwał, zbierały się nie w dniu sesji, lecz wcześniej. Ale to jest oczywiście decyzja Państwa Przewodniczących. Z mojej strony tylko prośba, sugestie, informacje. Punkt pierwszy, otwarcie sesji, stwierdzenie kworum. Stwierdzam, iż kworum z całą pewnością posiadamy. I proszę Państwa radnych o wpisywanie się na listę obecności. Tu też informuję Panie, że gdyby Panie chciały się podpisać, to możecie Pani to czynić. Oczywiście obowiązku nie ma. Przechodzimy do punktu drugiego, to jest przyjęcie porządku obrad 30. sesji Rady Dzielnicy Stoszowice, czyli tej pierwszej sesji Rady Dzielnicy 10. Stoszowice. Państwo radni, jak sądzę, macie ten projekt porządku obrad przed sobą. Informuję Państwa też, że do przewodniczącego wpłynęły wnioski o odstąpienie od wymogu w ustępie 4 paragraf 19 regulaminu dzielnicy 10. I teraz te wnioski będziemy przegłosowywać, a następnie potem przyjdziemy do przyjęcia porządku obrad dzisiejszej sesji. Wniosek druk nr 1 przez 317 autorstwa zarządu. Kto z Państwa radnych za przyjęcie tego wniosku, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. Ponieważ listę poprosi jeszcze z powrotem nie otrzymałem, zapytam Pana, ile osób jest obecnie na sali. 19. Dziękuję. Myślę, że mamy nieobecną Pani Radną Suter i Pana Radnego Szewczyka, czy tak? Ok, więc wszystko się zgadza. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Kolejny wniosek jest to druk nr 2 przez 318 przez 2013. Kto z Państwa radnych za przyjęciem tego wniosku, proszę podnieść rękę. Dziękuję, stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Nadal mamy 19 osób. Druk nr 3 przez 319. Jest to wniosek autorstwa Komisji Budżetowej. Kto z Państwa radnych za przyjęciem wniosku, proszę podnieść rękę. Dziękuję za formalności. Zapytam, czy ktoś jest przeciw, czy ktoś się wstrzymał. Nie ma. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Wniosek numer 4 przez 320 przez 2013 o dostaw Komisji Budżetowej. Kto z Państwa radnych za przyjęciem tego wniosku, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw, czy ktoś się wstrzymał. Nie ma. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Wniosek będący drukiem numer 5 przez 321. Autorstwa Komisji Edukacji. Kto z Państwa radnych za przyjęciem wniosku, proszę podnieść rękę. Czy ktoś jest przeciw, czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Wniosek numer 6 przez 322 przez 2013 autorstwa Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska. Kto z Państwa radnych za przyjęciem wniosku, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Wniosek druk nr 7 przez 323 przez 2013. Autorstwa Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska. Kto z Państwa radnych za przyjęcie wniosku, proszę podnieść rękę. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Proszę podnieść rękę. Nie ma. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty.
Druk numer 8 przez 324 jest to wniosek autorstwa Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska. Kto z Państwa miał radnych za przyjęcie wniosku? Proszę podnieść rękę. 19. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Wniosek noszący numer 9 przez 325 przez 2013. Jest to projekt autorstwa Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska. Kto z Państwa radnych za przyjęciem tego wniosku? Proszę podnieść rękę. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. Dziękuję. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Wniosek numer 10 przez 326 przez 2013. Będącym autorstwem Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska. Kto z Państwa radnych za przyjęcie wniosku? Proszę podnieść rękę. Tak. 19. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. Dziękuję. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Druk numer 11 przez 327 przez 2013 jest to wniosek autorstwa Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska. Kto z Państwa radnych za przyjęcie wniosku? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że i ten wniosek został przyjęty. Druk numer 12 przez 328 przez 2013. Jest to wniosek do projektu uchwały autorstwa Komisji Kultury i Kontaktu z Mieszkańcami. Kto z Państwa radnych za przyjęcie tego wniosku? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że ten wniosek został przyjęty. Tym samym przegłosowaliśmy wszystkie wnioski, jakie wpłynęły przewodniczącego i przechodzimy do przyjęcia porządku obrad 31 sesji Rady Dzielnicy 10 w Soszowice z uwzględnieniem z tych wniosków, które przed chwilą przegłosowaliśmy. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem porządku obrad? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że porządek obrad dzisiejszej sesji został przyjęty.